w szeregach ochrony Trumpa jest dwóch ludzi, którzy są podstawionymi agentami. Agentami, którzy wiedzą wszystko, co się wewnętrznie dzieje, co Trump robi, mają bliski kontakt z Trumpem przez to, co robią. Jest człowiek w obrębie ochrony, pilnowania Trumpa. Człowiek, który nie jest już młodym człowiekiem. Człowiek, który był wojskowym w moim poczuciu i miał związek na pewno z lotnictwem wojskowym. Z lotnictwem wojskowym, ale też jest doskonały, jeżeli chodzi o sztuki walki. I jest to człowiek Trumpowi podstawiony, on bardzo ufa. Trump bardzo ufa jemu i uważa za coś szczytnego, że on jest przy Trumpie. A to jest człowiek podstawiony. Człowiek, który został spory czas temu podstawiony Trumpowi. Trump musi uważać na siebie wtedy, kiedy będzie w powietrzu. Jakbym mógł do niego powiedzieć, to bym mu powiedział, żeby do momentu, aż stanie się prezydentem, nie latał żadnym samolotem, helikopterem, żeby się przemieszczał w zupełnie inny sposób, ale nie w powietrzu. Może być pustka, bo Trump jest bardzo niewygodną osobą w tej chwili z powodu nieprzewidywalności. Mało tego, mam też poczucie, że wśród jego przyjaciół politycznych, w jego ugrupowaniu politycznym, czego mogą nie pokazywać, ale są ludzie, którzy są przeciwni temu, że on jest nieprzewidywalny, ponieważ z jego ugrupowania niektórzy ludzie też się zgodzili na to, co się działo w przeszłości i czego się politycy obawiają z przeszłości. Także Trump w moim poczuciu jest wyjątkowo niekomfortowej sytuacji, ponieważ nawet wśród swojej grupy polityków nie wszyscy są szczerzy do niego, bo niektórzy dali się w jakiś sposób w przeszłości sprzedać. Taka dziwna rzecz mi się skojarzyła. Jeżeli Trump dotrwa do 15 września, będzie prezydentem. Jeżeli dotrwa do 15 września, będzie prezydentem.